174 lata minęły od chwili, gdy czeladnik kowalski Antoni Zieleniewski założył w Krakowie warsztat, który rozbudowany przez potomnych stał się największym obiektem przemysłowym Galicji. Produkowane w nim rolnicze i inne maszyny, wagony, mosty i konstrukcje stalowe budziły swoją solidnością szacunek dla robotników z ulicy Grzegórzeckiej. Z czasem wyrósł u Zieleniewskiego nowoczesny proletariat, który odegrał niemałą rolę w bojach klasowych. Najbardziej krwawy był chyba rok 1936. Na strajkujących zieleniewszczaków patrzyła wtedy z napięciem cała Polska. Również później dawali dowody przywiązania do czerwonych i biało-czerwonych sztandarów. Nie wszyscy jednak doczekali wyzwolenia, o które walczyli. Imię jednego z tych, co zginęli, Szatkowskiego, krakowskie zakłady budowy maszyn i aparatury noszą od lat 25. Żarliwie czci się tu pamięć o przeszłości. Dowodem najświeższym, choćby to muzeum zakładowe, w którym obok pamiątek sprzed lat stoją modele dnia dzisiejszego. U Szatkowskiego nie żyje się bowiem na koszt chlubnej historii, ale w codziennym trudzie tworzy wartości nowe. Oto idzie pierwsza zmiana, która wspólnym wysiłkiem konstruktorów i modelarzy, formierzy, odlewników i mechaników zbuduje to, co jest obecnie ich specjalnością. Powietrzne i chłodnicze sprężarki, pompy hydrauliczne i dmuchawy.